Eldo na rejonie, Hunter na mikrofonie. Witam was w kolejnym materiale z gry Assassin's Creed 2 Brotherhood. Oczywiście pamiętajcie, playlista w prawym górnym rogu. Zobaczcie sobie poprzednie materiały, jeżeli nie widzieliście. Zachęcam również do wspierania od piątaka miesięcznie. Jest całkiem sporo dodatkowego kontentu. Cóż mamy tutaj? We recently began traveling through the tunnels to avoid the guards. But many of the entrances in the city are broken. By using them, we can get to our destination rapidly without encountering resistance. Mhm. Znowu pieprzone okulary. Czekajcie. Najgorsze jest to, jak się jakiś paproch dostanie i... Kryjówka na wyspie. Na pewno chce się udać w to miejsce. Okej, czyli to jest nasz system szybkiej podróży. W porządku, w porządku. Ben trovato, Nicolò. Ah, Ser Ezio. A pleasure. Fabio Orsini, at your service. I've heard a great deal about you from my cousin, Bartolomeo Dalviano. A fine warrior. Fabio has lent us in a new storeroom on Isola Tiberina. I know you were used to better accommodations in Toscana. It is perfect. Bene. Then I am off to begin preparations for Romagna. Today, Cesare commands my men, but soon, I hope we will be free. Now I propose we begin planning our assault on the Borgia. Oh, you think we are ready for such an attack? Si. Do you know, for instance, where the Borgia troops took Caterina Sforza? What? Are you also unaware that the Borgia have captured the Apple of Eden? How could we have lost the Apple? So, you do not know what goes on with our enemies. Do we at least have an underground here to work with? Hardly. Our mercenaries are ensnared in a losing battle with Cesare's French allies. We have girls working for us in a brothel, frequented by cardinals and other important Romans. But the madam there is lazy, and would rather attend parties than further our cause. What about the city's thieves? Do they have a guild? Si, but they refuse to talk to us. I don't know why. What are you going to do? Make some friends. Tak, to będzie bardzo ważne, żeby pozyskać trochę sojuszników w naszej sprawie. Podziemia Rzymu 100% synchronizacji. A bo tutaj wystarczyło. Oj, drugą sekwencję już zakończyłem, okej. Osiągnięcia Rzym w ruinach. To tylko jedno wspomnienie na ten moment. Jest niezrobione na 100%, ale spokojnie ja to dorobię i widzę, że chyba więcej obszaru zostało odblokowane, co mnie bardzo cieszy. To jest wejście do nas chyba. Idź do kowala, żeby ulepszyć zbroję lub kuszę. Jest dostępne nowe wyposażenie. Dobrze. Ale zanim pójdę ulepszyć sobie wyposażenie... Folder mapy. O! Mam coś takiego? Odbudowa Rzymu 0%, kampania, dzielnica tu jest w Śródmieście. Dzielnica antyczna. Tu jest Watykan. O, czekaj, przepraszam, bo źle chyba spojrzałem. O, wpływie biordziów jest. Strefa biordziów wyzwolona. Okej, czyli tutaj mamy Watykan i tutaj jest kilka tych stref. Mamy ich dokładnie jeszcze raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 do odbicia. Okej. I każda z tych stref to jest po prostu pokonanie kapitana. O ile dobrze pamiętam. I spalenie wieży. Dobra, ty weź sprawdź tę skrzyneczkę. Myślałem, że szybciej zbierze. A nie, tutaj jest, przepraszam.
Tutaj mamy synchronization. Chytce. O kurwa. Dobra, ale do wody można skoczyć, to nie ma najmniejszego problemu, to bardzo fajne, bardzo fajne. Tutaj jest jeszcze jakiś budynek obok. Chciałbym zobaczyć, co to jest. A, tutaj też do odnowienia. Na odnowienie tego banku. Przychód z odnowionych obiektów jest składany bankowym skarbcu. Odnowienie banku zwiększy maksymalną ilość pieniędzy, jaką można przechowywać w skarbcach. Si! Bieremy to. I teraz mogę 300 i mogę chyba. Możesz inwestować w sklepy, aby otrzymać większy przychód, możesz tak zyskać przedmioty związane z zadaniami kupca, jeśli wniesiesz dość pieniędzy w jego kram. Uwaga, aby zainwestować w dany sklep, musisz poznać z jego właścicielem, wybrać opcję inwestowania. Pobierz pieniądze. Mamy 7500. Aha, czyli jestem odłączony od sieci, ale później pewnie będę mógł już to zrobić. Dobrze, ale mamy bank. Tu jest warsztat Kowalski do odnowienia. $608 pieniędzy. Okej, okay, tutaj inwestowanie jeszcze też jest zablokowane. Naprawmy sobie na razie wszystko. Zbroja naprawiona. Zbroja dalej. Nagolenniki rzymskie. Poproszę. Uzbrojenie. Wykonaj to zlecenie, aby odblokować przedmiot. Ale zleceń? Zadania kupców. Jest wiara. Garnek z terakoty, totem paciorki buddyjskich mnichów. Okej. Okay. Sprzedaj przedmioty. Nie chcę na razie tego sprzedawać, bo nie wiem, czy mogę. Kusza jest dla mnie za droga. Uzbrojenie. Tutaj nic nie mogę więcej. Zadania kupców, sprzedaj przedmioty. Kusza, mała broń. Nóż mogę ogarnąć. Nóż będzie trochę lepszy. Poproszę. Odblokowano broń w kryjówce Ezio. Czyli to jest ok, czyli to będzie. To jest mała kryjówka tamto, dobra. Gałka muszkatołowa. To teraz pytanie, co ja mam na mapie zaznaczone dokładnie? Jakieś trzy rzeczy. Skarb Romulusa, o! Początek wspomnienia, tu też jest początek wspomnienia i tu jest początek wspomnienia. Tu jest leże Romulusa, kolejne. Nie ma tutaj... Jest legenda, ale nie mogę odznaczać. Pójdę do tego skarbu Romulusa. Bo bardzo jestem ciekawy, jak to wygląda. Prawdopodobnie to będzie coś na zasadzie poprzednich... poprzednich wersji. O, czekaj, czekaj, czekaj. O, tu jest malarz. Wpływ są pod bordziami tutaj to. Trzeba będzie zniszczyć wieżę, dokładnie. Dobra, czyli mnie nie biją. Okej. Okay. No dobra, ale widzę, żeby... żeby dostać się do tego, no to muszę... Dobra, muszę rozwalić kapitana. To jest pierwsza sprawa. A ja byłem już w tym miejscu. Tylko ja nic nie zrobiłem. No dobra, to w takim razie... Chciałbym zobaczyć, co tutaj jest dokładnie.
Wejdźmy na górę. Tu jest chłopaczek do sprzątnięcia. Ale widzę, że tutaj trudność 5 jest. O, to jest inne jeszcze. Poziom. Elo. Do you require medical assistance? Do you require medical assistance? Taki pomocny się stał od razu. Leżysz. Leżysz. Elo. Mogę sobie zejść ładnie. Siema. No i tutaj będzie już walka, nie? Aha, ucieka. O kurwa. No niby taki kapitan nas pierdala. Kapitan. Dobra, dobra, ja go dogonię. Aha, spierdolił. No to nieźle. Okej, okay, czyli to trzeba jakoś w miarę po cichu zrobić. No to to nie będzie łatwe zadanie. Ty, a tam jest jeszcze jakieś... jakieś coś wilcze. To tam to bym olał, to bym tutaj poszedł najpierw. Daleko to mam? Nie, niedaleko. Tylko pytanie, czy to jest właśnie Koloseum? Tutaj to wejście gdzieś będzie, czy... Jest wejście, jest. I co, i tutaj zdobędę drugi kluczyk. Sprytne. A to oko to pewnie będzie tak jak poprzedni, że muszę znaleźć symbol, sprawdzić go na tym... na tym swoim wzroku orła i wtedy tam dostanę jakieś dane. Nie możesz stracić więcej niż 3 punkty zdrowia. No dobra. Straże są w stanie podwyższonej gotowości. Spoko. Aha, i do pełnej synchronizacji potrzebuję trochę HP przytrzymać sobie, okej. Okay. Dam radę? Nie dam rady tutaj. Ale jest za to skrzyneczka, biorę ją od razu. Pieniądze. Kurwa, tu flaga jest kolejna. Okej, okay, tędy.
tutaj nie. Tutaj. Nie, ja później robię te flagi. Zdecydowanie. To nie jest moment, w którym chcę je robić. Aha, dobra, tędy jednak muszę, bo tam było, okej, tam było wejście pod flagę. Tutaj mamy bramę, cyk. Kurwa, jak szczypi. Pyc. O kurwa! Dobra. Leżysz. Leżysz. Nowatura? Myślałem, że nie. Dobra. By your Borgia masters, you know nothing. I know you receive enciphered letters from them. Prove your innocence. Tell me where the code sheet is hidden. Never. Dawaj go. I będzie takie spierdalanie non stop. Merda. Which one is he? Cel będzie oznaczony na złoto. Czyli nie tutaj. Do góry, dobrze. Czego to nie wymyślą jeszcze? O ty kurwo. No jedź, koniu. Dobra, tu się zamknie oczywiście, no. Tego się można było spodziewać. Dobra, nie straciłem zbyt dużo. Jeszcze. Dobra, sprawdźmy go. 7 tylko miał. Kurde, spodziewałem się, że trochę więcej dostanę. Za takiego chłopka, a tu jednak nie. Dobra, to przejdźmy dalej.
coś mamy tutaj? Nie, tutaj nic nie mamy. Gdzie? Już biję. Nie mogę z nim, nie mogę. O, skrzyneczka, dzięki. Pincetarz. Czy tu wejdę, czy nie? Wejdę, pewnie, że wejdę. Wejdź do kapliczki Romulusa. I zdobądźmy jego skarb. Okej, oprócz oczywiście samego klucza jest kadzidło. Dobrze. Bo to jest to do misji potrzebne. Czyli ja muszę zdobyć materiały z tych skrzynek. Czyli im więcej skrzynek sprawdzę, pacior... O, dobra, dobra. No to wszystko jasne, wszystko jasne. Muszę sprawdzać jak najwięcej skrzynek, bo w nich będę miał właśnie materiały potrzebne do wykonywania tych zadań kupców. Przynajmniej tego jednego. Może być tak też z innymi. Stąd wszystkie skrzynki, stąd wszystkie skrzynki. No to dobra, zabieramy. Jest i kolejny kluczyk. Zwój Romulusa 3. Pięknie. No i 100% synchronizacji, co mi się bardzo podoba. No, dostępne jest nowe wspomnienie Christiny. Ale jeszcze chciałbym właśnie dzisiaj... pójść do tego skarbu i zobaczyć, jak to tam wygląda, bo jestem mega ciekawy. Kurwa, ta mapa to też działa po swojemu. Tak, to chcę. O ile będę miał tam dostęp? Wydaje mi się, że będę miał, no ale... Jak to będzie wyglądało, to się okaże. To jest chyba na tym terenie właśnie, co... O, czekaj, a tu mogę ten wykupić sobie stajnie? Bo mam trochę hajsu. Dobra, kurwa. A ty musisz nauczyć się, kurwa, jak dobierać przeciwników. Ale to jest chyba... Tak, to jest pod wpływem jeszcze tej wieży. Ale to, czekaj, z tego co widzę, to wystarczy, że ja samą wieżę podpalę. Albo i nie. Dobra, unik. O kurwa. Nara. Podejdzie tu? Dobrze, bo ja chcę to właśnie po cichu zrobić w miarę. Czyli muszę ich prowokować.
kurde, czekajcie. Ja sobie przypomnę w kontroli. Kurde, bo... Brakuje mi takiej jednej rzeczy. Tylko nie wiem, czy to... Chyba będę musiał po prostu się przepierdolić przez nich. Dobra. No kurwa, nie tu! Elo! O to chodziło! Dobra, leży. Aun zdobyłem i dużo, dużo pieniędzy. Tylko teraz... Kurde, przejście tam właśnie, żeby... Żeby tu jakoś odblokować. Polipka. O, tutaj, dobra, jest. Aha. Tak to wygląda. Żywe srebro. Pozyskaj wszystkie klucze dzięki zwojom Romulusa, aby móc otworzyć bramę. Czyli to pewnie będzie najlepsza zbrojka w grze. Dobrze. No to okej, skoro już to zrobiłem... O, jak go zapomniałem w ogóle przeszukać. Ty, gościu. Poka, co masz w kiermanie. O! Ale ty, nie, noże do zrzucenia też mam, tylko... Polipka, będę musiał przejść chyba te... tutoriale, żeby przypomnieć sobie, co się robiło, którą rzeczą. Bo pozapominałem. Dobra, ale pójdziemy w takim razie jeszcze podpalić wieżę. Nie. Tu. Kurwa, czemu ty tak chodzisz dziwnie? I co, nie podskoczysz, nie? Pewnie, że nie podskoczysz. Idź, idź. Tędy? No, tędy to już wejdziesz. Dobra. Kurwa, to jego wchodzenie naprawdę momentami to jest przerażające. Nie tędy, tylko tędy. Kurwa, jeden przycisk klikam, nie działa. Drugi klikam, już działa. Już chciałem się poddać. Zaraz wracam. Dobra. Walka.
Kurde, ale nie mogę z tym wspinaniem. No tak wkurwiająca rzecz. Dobra, to teraz muszę przejść wszystko naokoło prawdopodobnie. Nie, tutaj na górę, dobra. I tu. Tutaj żadnej wspinaczki nie ma. Tu jest za to wspinaczka. No właśnie, gdyby ten skok działał, to by było jeszcze zajebiście, nie? Bo tak... Chyba nic tak nie denerwuje w tym Assassinie jak wspinanie, naprawdę. No bo ja wątpię, żeby była jakakolwiek... Czekaj, dobra, mam pomysł. Albo i nie tutaj, czekaj. Dobra, ja po prostu ślepy jestem, przepraszam. Ale spoko, im więcej się człowiek nauczy, tym później będzie mu łatwiej. Nie, ale wspinanie naprawdę przepierdolone jest w Assassinku. This is my vision. Oni, dobra, to idziemy. Siema, siema, weź lekarstwo mi ten, kup ten lekarstwo, dziękuję. Dobra. Uzupełnij. Dobrze. Czyli co, tutaj mamy... Ja bym chciał do tego, o właśnie, do tego zioma chciałbym jeszcze pójść, zobaczyć, czy on dalej działa na takiej samej zasadzie jak w poprzednich częściach, czyli u niego to mi się jakieś też różne... Widziałem skrzynkę, idę po skrzynię. A tam pamiętam, że u niego też się różne przeróżne rzeczy kupowało. W tym mapy. I może tutaj mapy, w tej części. O, widzę, że kolejne paciorki udało się zdobyć. I tu widzę, że nawet dwa sklepy są do odnowienia. Jeden to jest ten. 900. Mapy skarbów oraz obrazy do kryjówki asasynów. Dobra, dobra. Pokaż pan. Brak towaru. Obrazy. Obrazy mogę kupować, ale jest jeszcze jeden sklep. Jedź pan! I tu jest jeszcze jeden sklepik. Bo teraz mogę kupić krawiec. Barwniki tkanin mogę kupić. I w zależności od tego tam chyba w jakim rejonie będę, to tam powinny być... mniej lub bardziej pobłażliwi. Kupować sakwy na amunicję mogę, tak. Ale nie tylko sakwy na te, na amunicję. Ale właśnie ciężka pochwa, że mogę stale przy sobie nosić broń dwuręczną, to też potrzebne jest. Petarda dymna. No i dobra, trochę roboty będzie. Ja pierdolę, długie będą te odcinki. Kurwa, myślałem, że będą krótkie, ale będą długie. Dobra, mordy, mordeczki, mordunie, serdeczna rygata za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. No i to było na tyle. Widzimy się za niedługo w kolejnym materiale z tej serii. Kaca was, następnego trzymajcie się. Ingiu!